Plan na lata 2024-2028 zakłada również rozbudowę strefy cargo i obsługi technicznej samolotów. Najważniejszą inwestycją jest jednak wspomniany terminal pasażerski, który połączony będzie tunelem ze stacją kolejową. Fatima Orlińska. Na lotnisku w Pyrzowicach powstanie nowy terminal pasażerski. Będzie miał dwie kondygnacje i powierzchnię prawie 50 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdą się w nim kontrola bezpieczeństwa paszportowa, hala odlotów i przylotów, bagażownie i stanowiska odprawy biletowej. Powstanie również multimodalne centrum przesiadkowe. Takim też głównym elementem rozbudowy infrastruktury jest rozbudowa infrastruktury parkingowej. Chcemy w 2030 roku mieć ponad 13 tysięcy miejsc parkingowych. Dzisiaj prezentowałem, że w każdym roku będziemy chcieli oddawać od kilkuset do kilku tysięcy nowych miejsc parkingowych i w 2028 roku będzie to ponad 8 tysięcy nowych miejsc, które oddamy do dyspozycji pasażerów. W tym pierwsza część parkingu wielopoziomowego to jest 1500 miejsc oddanych w 2028 roku i to będzie parking najbliżej zlokalizowany tego nowego budowanego terminalu. Według prognoz za 4 lata z katowickiego lotniska może korzystać nawet 8 milionów pasażerów rocznie, co ma przełożyć się na ponad 350 milionów złotych przychodu. Do przebudowanego portu ma zostać dostosowany również układ drogowy, dobudowany drugi terminal cargo, a zatrudnienie ma znaleźć w przyszłości 8 tysięcy osób. To prawie 2 razy więcej niż obecnie. My musimy zapewnić szybkie i sprawne obsłużenie pasażera. Czyli te wszystkie inwestycje, o których wspominaliśmy w czasie tego naszego briefingu, no służą temu, żeby podróżny miał swobodę wyboru dotarcia, jak dotrze do lotniska. Czy to będzie transport publiczny, autobusowy, czy najnowsza oferta kolejowa, czy jeżeli będzie chciał również przyjechać samochodem z całą swoją rodziną. Ten ostatni środek transportu jest szczególnie popularny wśród podróżnych wakacyjnych. Nowy terminal ma być zaprojektowany tak, by w przyszłości mógł zostać rozbudowany. Są plany, by w ciągu 8 kolejnych lat z lotniska korzystało 10 milionów podróżnych w skali roku, a dalej nawet 15 milionów. Całość ma kosztować 1,5 miliarda złotych, z czego dużą część Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze już pozyskało z kredytu. Lotnisko chce się też postarać o pieniądze z Unii Europejskiej.